Zero złoto za połączenie. Cały czas pytamy jak gdyby o Polskę, pytamy o inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. A na ile na tym kontrakcie może również zależeć samym Amerykanom? Każdym Amerykanom to jest kolejnym rynek bytu tego surowca. Amerykanie eksportują surowiec w różnych częściach świata. Też należy przypomnieć, że Amerykanie dotychczas nie byli obecni na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi do dostawy do LNG, taka nagla sprawy, a pierwsza taka dostawa do tej części Europy to była dostawa Czechstawa do Świnoujskiego gazoportu. W ślad za tym poszły kolejne dostawy do litewskiego terminalu w Kłajbedzie. No to jest ten nowy rynek, który dotychczas Amerykanie nie funkcjonowali. Mamy możliwość wykorzystać ten surowiec do realizacji polityki i dywersyfikacji źródeł, co jest korzystne z naszego punktu widzenia. Piotr Stępiński, Biznes Alert. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. A przed nami kolejny temat i kolejny gość. Pan Karol Gac, portal dorzeczy.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, porozmawiamy o komisji do spraw Amber Gold. Dziś przed komisją zeznawali chyba dosyć ciekawi świadkowie. Policjanci, były naczelnik komendy miejskiej policji w Gdańsku, który z faktu, iż nadal jest funkcjonariuszem, skorzystał z prawa do niejawnego przesłuchania. Jak to przesłuchanie wyglądało, niestety nie wiemy. Pewne światło na przebieg tego przesłuchania rzucił jedynie wiceprzewodniczący komisji, pan Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział, że były naczelnik zeznał, iż nic nie pamięta, jeżeli chodzi o sprawę Marcina P. Trochę więcej możemy powiedzieć o drugim przesłuchaniu. Pan Zbigniew Pakuła, były komendant miejski policji w Gdańsku. Co pana zdaniem nowego, ciekawego, to jedno przesłuchanie wniosło do sprawy? No niestety za bardzo nie trzeba przypomnieć, to znaczy trzeba powiedzieć, że pan Zbigniew Pakuła również powiedział, że praktycznie nic nie pamięta, nie miał styczności ze sprawą, o niczym nie wiedział, o żadnych nieprawidłowościach nie słyszał. Niestety dzisiaj już wszystkie te przesłuchania stały się właśnie taką narrację między nimi, mniej więcej, że nic nie wiedziałem, nic nie mogłem. To pokazuje tylko, jak zły biegnę, ale raczej też nie wydaje mi się to wiarygodne, że funkcjonariusze, w tym na przykład ten były komendant miejski właśnie gdańskiej policji, nie wiedział nic o sprawie Amber Gold. No i to tylko pokazuje, że być może nie chciano wszystkiego powiedzieć. Pamiętam, że z poprzednich posiedzeń komisji z niektórych oczywiście zeznań niektórych świadków wyłonił się obraz pewnego tak zwanego, zresztą ta nazwa chyba była używana, Władu Bojeńskiego. Czy to, co dzisiaj zeznawali, właściwie zeznawał jeden z policjantów, przypomnę, zeznań drugiego nie znamy, rzuca jakieś światło, rozjaśnia nam trochę kwestię właśnie tego tak zwanego trójmiejskiego układu? To, że Zbigniew Pakuła był zapytany wprost o ten układ trójmiejski i powiedział, że nic mu o tym nie wiadomo. No to pokazuje właśnie, że styk biznesu, polityki i służb jest tak naprawdę nie w Gdańsku. No tutaj moim zdaniem profesor Laktowski bardzo trafnie to wszystko mówiąc o małej decyzji. To pokazuje, że wszyscy... Przepraszam, niektórzy protestowali mówiąc o tym, iż to była duża Sycylia, czy też jest duża Sycylia. No tak, tutaj możemy się oczywiście spierać o pojęcia, ale proszę zauważyć, że teraz wszyscy policjanci niemal na tych przesłuchaniach mówią, że nic nie pamiętają. No i to jest bardzo ciekawe, bo przecież policjanci właśnie powinni się zachować świetną tutaj pamięcią. Trudno wierzyć, żeby to miało miejsce. No i jeżeli pan redaktor pyta o ten układ trójmiejski tak zwany, no to oczywiście to jest trudno wątpić, że tak było. Oczywiście ten styk biznesu i polityki i służb zapewne funkcjonuje w wielu miejscach, ale w Gdańsku wydaje się, że ten klimat był wyjątkowo sprzyjający. I to, że i fakt, że rzeczywiście tam od wielu lat nie doszło do żadnych zmian politycznych praktycznie, no to sprawiło, że w układzie zakonstruował, co widzimy dokładnie w sprawie Amber Gold. To nie tylko dzisiejsze przesłuchania, ale również wcześniejsze pokazują właśnie między innymi Sylwestra Laktusia, który bardzo trafnie wskazał i opisał, jak to wszystko wygląda. Wiemy już, że przed komisją pojawią się kolejni
funkcjonariusze różnych służb spowiadane jest przesłuchanie jednego z funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Myśli pan, że udział tych osób w procesie, właściwie w posiedzeniach komisji, on może cokolwiek zmienić? No, te dzisiejsze doświadczenia pokazują, że raczej potokusów nie możemy się spodziewać. Znaczy, ja również nie spodziewam się niczego przełomowego po tym przesłuchaniu. Trzeba pamiętać, że operacje służb są tajne, więc choćby nawet tego raczej bym niewiele wnioskował. Ale trzeba pamiętać, że służby cechują się tym, że skryją własne błędy i własnych ludzi i o to nie widzimy. To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Spoglądam teraz na takie komentarze właściwie z biur tych wypowiedzi, które dzisiaj padły, które pojawiły się w papie. No i jedna rzecz, która nawet człowiekowi, który nie jest prawnikiem, na pierwszy rzut oka nie pozwala przejść obojętnie wobec takiego zestawienia faktów. W 2009 roku KNF składa zawiadomienie, że firma Marcina P. Ambergold prowadzi działalność bankową bez zezwolenia. No, później to zawiadomienie jest bardzo różnie traktowane, jest zażalenie KNF, ale dopiero w 2010 roku prokuratura rejonowa wszczyna dochodzenie, które jest prowadzone przez gdańską policję, które w sierpniu 2010 roku zostaje umorzone, ponieważ stwierdzono, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. No i przyznam się szczerze, że gdy z jednej strony widzę, że mówi się o tym, iż firma prowadzi działalność bankową bez zezwolenia, a potem umarza się śledztwo, ponieważ nie ma znamion czynu zabronionego, to ja jako osoba nieprawnik, zaznaczam, czegoś tu nie rozumiem. No oczywiście, to pokazuje, że być może, był robiony tak zwany aparat ochronny, a Marcin P. Znaczy, panie redaktorze, jeśli szanowni państwo, jeżeli Marcin P. prowadził firmę, w ogóle nie odprowadzał składek do ZUS-u i skarbowych, tylko raz na jakiś czas składał jakieś tam oświadczenia, coś tam płacał, no to to pokazuje, jeżeli nie było wyciągane żadnych konsekwencji, no to już tak naprawdę Marcin P. był bezkarny. Mam nadzieję, że komisja wyjaśni, skąd taki przywilej za konkretne osoby. A pan redaktor mówił, że to przeciętnemu człowiekowi głosie, że na głowie, jeżeli przez rok Marcin P. mógł bezkarnie prowadzić swoją firmę i oszukiwać ludzi, bo tutaj nagle nie doszukano się znaną przestępstwa. Przecież KNF jest instytucją państwową, to nie jest zwykły człowiek, który składa zawiadomienie, że być może gdzieś tam coś pomieści. To jest sprawa, to jest instytucja państwowa, która już wskazuje, że firma wymaga zezwolenia, a tu nagle prokuratura i policja mówi, że nie ma o czym rozmawiać. No i nagle przez rok Marcin P. mógł spokojnie wyprowadzić firmę. Takie pytania pojawiają się już nie od dzisiaj. No i to pokazuje dokładnie, jak działało nasze państwo. Jeżeli ktoś miał aparat ochronny, to mógł po prostu działać. No i mam nadzieję, że teraz zostaną wyciągnięte konsekwencje. A wprost mówiąc, że odpowiedzialni za to ludzie zostaną oskarżeni. No bo trudno, żeby tylko sam Marcin P. odpowiadał za całą parę Ambergold. Bo oczywiście on rozkręcił ten proceder, ale w tym razie to się różni ludzie. Ale pan na pewno wierzy w to, że między innymi działania komisji rzeczywiście doprowadzą do tego, że poznamy winnych i ci winni spotkają się z jakimiś konsekwencjami. Ciężko teraz to wyrokować, ale nawet jeżeli tak nie będzie, to komisja Ambergold już objawiła, jak funkcjonowało państwo wcześniej, jakie mechanizmy działały. No to już jest bardzo duża wiedza, ale ja po prostu wierzę w to, że komisji nie da się wskazać pewne wnioski i że te osoby odpowiedzą za to, ale oczywiście znając nasze państwo i sprawę wymiaru sprawiedliwości, to można powątpiewać, czy tak się stanie, aczkolwiek trzeba pamiętać, że aparat Ambergold jest bardzo zbieraną sprawą, więc być może nie uda się jej tak łatwo zamieść pod. Karol Gac, portal do rzeczy.pl. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Dobry wieczór, Mariusz Krzemiński. Witam w kolejnym odcinku audycji Kto to wymyślił. Dzisiaj naszym gościem ponownie jest pan Piotr Zarzycki, historyk techniki. Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Dzisiaj opowiemy o kolejnym polskim wynalazcy. Stefan Drzewiecki. Wynalazca, którego głównie kojarzy się chyba właśnie z budowy okrętów podwodnych, ma też wiele innych sukcesów na swoim koncie. Zaczął dosyć wcześnie, ale ze Stefanem Drzewieckim jest pewien problem. Dlatego, że jak na przykład Francuzi oddają honor, iż
Stefan Szwiecki był Polakiem i w publikacjach francuskich jest to podnoszone, ponieważ wiele lat spędził we Francji i tam pracował, tam dokonywał swoich wynalazków. To na przykład już Rosjanie przypisują sobie, że Stefan Szwiecki jest znamienitym rosyjskim wynalazcą. Zresztą nie dotyczy to tylko Drzewieckiego, ale wielu innych wybitnych Polaków. Ale akurat wczoraj mamy z Kopernikiem czy z Schauberem, chociaż no, Kopernik była kobietą, jak wiadomo, ale wielu polskich geologów, odkrywców, wynalazców Rosjanie przedstawiają jako swoich, a nie jako Polaków, ponieważ oni traktują, że jak był poddanym cesarstwa rosyjskiego, no to oczywiście był automatycznie Rosjanin. Natomiast Drzewiecki rzeczywiście był postacią nieduzinkową, ponieważ on dokonywał swoich odkryć we wszystkich możliwych dziedzinach, które jeszcze w tamtych czasach nie zostały pokonane. Były to prace związane z marynarką wojenną i w ogóle z żeglugą morską. Były to wynalazki dotyczące ruchu na lądzie, można tak powiedzieć, oraz z przestrzenią powietrzną. Można powiedzieć, że zaczęło się od morza, bo ten słynny dromograf, tak, czyli przyrząd do określania kursu płynącego statku, to było coś, co jakby rozpędziło jego karierę wynalazcy. Tak, to prawda. Zresztą urządzenie było wdrożone do produkcji w marynarce rosyjskiej. Później lekko zmodyfikowany, powiedzmy sobie szczerze, nie wiadomo, czy zostało to przez szpiegów podkradzione, czy też po prostu Drzewiecki udostępnił Francuzom. Nie zmienia to faktu, że lekko zmodyfikowane urządzenie znalazło się na wyposażeniu marynarki francuskiej. To niewątpliwie był istotny wynalazek, dlatego że po prostu automatyczne kreślenie drogi na mapie pozwalało precyzyjnie zlokalizować, w którym miejscu na morzu znajduje się okręt. Do tej pory trzeba było wykonywać bardzo precyzyjne obliczenia. Oczywiście te obliczenia nadal były prowadzone, jednakże jednym rzutem oka na mapę i wiadomo, gdzie się znajdujemy. To było urządzenie pierwsze tego typu na świecie. W tej chwili załatwia to GPS. Później Drzewiecki może powiedzieć dosłownie strzelu kurwa. Drzewiecki zainteresował się żeglugą podwodną. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, co było inspiracją. Podejrzewa się, że informacje, które pojawiły się w prasie europejskiej na temat okrętów podwodnych zbudowanych podczas wojny secesyjnej, zainspirowały Drzewieckiego. Był wtedy młodym człowiekiem i rozpoczął pracę. Prace te spowodowały, iż w roku 1870 w 1877 w Odessie przeprowadził unikalną, chyba drugą czy trzecią w Europie, próbę zanurzenia się okrętem podwodnym swojej własnej konstrukcji. Przepłynął pod statkiem nawodnym i wynurzył się po drugiej stronie kadłuba. Ta próba była inspiracją do dalszych prac. To ten pierwszy okręt Drzewieckiego był okrętem jednoosobowym, wprawianym w ruch pedałami. Właśnie my tak szumnie mówimy, trochę okręt podwodny, tymczasem to, jeżeli chodzi o napęd, taka podwodna łódź, jeżeli chodzi o napęd, to tak trochę rower się kojarzy, prawda, napęd noży. No napęd nożny rzeczywiście, ale był wyposażony w śrubę. Bardzo szybko zostały wyprodukowane okręty dwuosobowe, potem czteroosobowe, jeszcze z napędem nożnym, a w roku 1888 Rosja jako pierwsze państwo rozpoczęła produkcję seryjną 50 okrętów podwodnych z napędem elektrycznym. Było to wówczas rzeczywiście nową w skali świata, ponieważ to marynarka rosyjska była pierwszą, która została wyposażona w okręty podwodne. Z tym, że trzeba zwrócić uwagę, że te okręty podwodne nie posiadały torped, tylko były uzbrojone w miny. Trzeba było podpłynąć pod kadłub jednostki nieprzyjaciela, zrzucić minę, która następnie elektrycznie była odpalana, niszcząc jednostkę wroga, czyli tak naprawdę można było te jednostki wykorzystać tylko do ataków mortów. Później można powiedzieć, że kolejnym etapem kariery Drzewieckiego, to był już ten inny poziom dosłownie, czyli powietrze. On się zaczął jeszcze nie, dlatego że Drzewiecki tutaj jeszcze dokonał kilka innych bardzo ważnych wynalazków, jeśli chodzi o sferę podwodną. Zbudował okręt o nazwie pocztowej o wyborności 350 ton, ale znacznie ważniejszym wynalazkiem były zewnętrzne wyrzutnie torpedowe Stefana Drzewieckiego, dlatego że te wyrzutnie torpedowe zrobiły wielką karierę, zwłaszcza w marynarkach francuskiej i rosyjskiej. Były to bardzo proste, bardzo tanie, bardzo lekkie urządzenia, montowane na zewnątrz kadłuba okrętu podwodnego. Co prawda były to urządzenia jednostrzałowe, ale nie zmienia to faktu, że mała jednostka
zamiast dwóch wyrzutni torpedowych mogła ich mieć sześć, co powodowało znacznie większą skuteczność tego okrętu podwodnego. Mało tego, nie tylko w pierwszej wojnie światowej te okręty z zewnętrznymi wyrzutniami Drzewieckiego były wykorzystywane, ale także i podczas II wojny światowej. I to świadczy o jakości tego wynalazku. Ciekawym bardzo projektem był też ten okręt wodopancerny, jak tak został nazwany. To był tylko pomysł, to był projekt, który tak naprawdę nie został nigdy zrealizowany i nie wiadomo do końca, jak to działało. Można domniemywać, iż pancerz wodny rzeczywiście mógł być skuteczny, dlatego że między innymi taki pancerz wodny otrzymał ścigacz rzeczny KU-30 zbudowany w Polsce w końcu lat 30. XX wieku. Dzięki odpowiedniemu kształtowaniu kadłuba woda tworzyła coś w rodzaju pancerza, taką ścianę. To w filmach niestety fabularnych bardzo ładnie się pokazuje, jak się strzela w wodę i pociski wchodzą na 15-20 metrów w głąb. To jest bzdura oczywiście, ponieważ pocisk wystrzelony może zranić człowieka na odcinku 20 centymetrów, 30 centymetrów, a potem bezwładnie opada. No dobrze, to przenieśmy się w przestworze, czyli zajmijmy się pracami Drzewieckiego, które dotyczyły już lotnictwa. Mówi się, że on był pierwszym naukowcem, który stwierdził, że możliwy w ogóle jest lot maszyny, która jest cięższa od powietrza. Tak to prawda, zainteresował się tym jeszcze podczas pobytu w Rosji. Zresztą w ogóle fascynowała go przestrzeń powietrzna. Przeprowadzał bardzo dogłębne analizy na przykład lotu ptaków. Można tutaj go porównać z Leonardem da Vinci, który robi dokładnie to samo. To zaowocowało oczywiście jego wielkimi wynalazkami w dziedzinie lotnictwa. Tutaj rola Drzewieckiego jest nie do przecenienia. Przede wszystkim stworzył teorię śmigła. To była pierwsza naukowa publikacja dotycząca funkcjonowania, działania śmigła w warunkach gazowych, powietrzna, bo do tej pory koncentrowano się głównie na śmigle, tak zwanym w cudzysłowie, czyli na śrubie działającym w środowisku wodnym. A tutaj Drzewiecki pierwszy zajął się śmigłem dla lotnictwa, dla samolotów. I mało tego, ta teoria śmigła okazała się na tyle doskonale opracowana przez Drzewieckiego, że ta jego książka o teorii śmigła miała szereg wydań prawie we wszystkich chyba liczących się językach świata. W 1915 roku zaprojektował prądnicę lotniczą, opracował samolot, który był samowyważający się, zajmował się też teorią lotu śmigłowca. No tutaj nie odniósł wielkich sukcesów, ale też podejmował próby w tej dziedzinie. Czyli to, że dzisiaj podróżujemy samolotami, to w sporej mierze zasługa Stefana Drzewieckiego. Nie chciałbym aż tak daleko iść, natomiast niewątpliwie jego wkład był bardzo, bardzo liczący i niewielu wynalazców może powiedzieć o swoich odkryciach, wynalazkach, że przez tyle lat funkcjonowały w przestrzeni publicznej. Drzewiecki miał to szczęście, że i owszem tak. O Stefanie Drzewieckim, polskim wynalazcy, opowiadał Piotr Zarzycki, historyk techniki. Serdecznie dziękuję. Dobrej nocy. Dobranoc. Powtórka programu. Autopromocja. Choć wszystko się zmienia w zaskakująco szybkim tempie i podobno nadciąga era tak zwanego kobiecego stylu przywództwa, nie odbiera to kobietom kobiecości, szminki, szpilek, no i stanu flow. Po swoich życiowych pasjach i pracy, odważnych decyzjach zmieniających życie oraz konsekwencjach, a także wyzwaniach, wątpliwościach, które w tej codzienności im towarzyszą, opowiadają empatycznie i emocjonalnie w każdą niedzielę po 13:00. Kobiety w audycji Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Zapraszam i czekam na Państwa. Maja Kruczyńska. W tygodniu w Göteborgu został uroczyście proproklamowany Europejski Filar Spraw Socjalnych. W opinii polskich związków zawodowych i pracodawców jest to dobry krok w kierunku Europy Socjalnej. Ale mają równocześnie obawy, że dojdzie do zróżnicowania państw na te ze strefy euro i pozostałe, w tym Polskę. O tym, jakie mogą być konkretne skutki filara dla polskich firm i ich pracowników, porozmawiam w najbliższy czwartek w audycji Kapitału Praca, godzina 15:40. Anna Grabowska, zapraszam. Niezwykle to jest ważne, to jest część naszej duszy, dlatego nie zanudzimy tej części, bo i słowa lecą. Polskie Radio 24 zbliża się pierwsza. Leci, tak, że trochę to wszystko mówiąc, ale coś przecież tu nie jest. Proszę Radio Maria. Szczęść Boże, Ojcze Dariuszu. Czas do najważniejszej informacji. Pani Helena.
Przed mikrofonem Robert Kawka. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex będzie miała swoją stałą siedzibę w Warszawie. Zakłada to umowa pomiędzy polskim rządem a agencją, która właśnie wchodzi w życie. Z tej okazji w Warszawie spotkali się przedstawiciele polskiego rządu z premier Beatą Szydło i reprezentanci Unii Europejskiej. Uroczystość obserwował Karol Dermoros. To kamień milowy w funkcjonowaniu agencji Frontex pomagającej w ochronie zewnętrznych granic wspólnoty, mówili zgodnie premier polskiego rządu, unijny komisarz do spraw migracji oraz szef Frontexu Fabrice Leggeri, który podkreślił, że stała siedziba agencji przyczyni się do jej rozwoju. Mamy ambitny plan, by zrekrutować 500 nowych pracowników przez następne 2-3 lata, co podwoi obecną liczebność personelu. Premier Beata Szydło deklarowała, że Polsce zależy na rozwoju Unii Europejskiej. Rozwijała, musi być otwartym domem dla całej rodziny europejskiej, musi być domem bezpiecznym. Tak my rozumiemy tutaj w Polsce naszą rolę jako członka Unii Europejskiej. Od ponad roku Frontex działa na podstawie nowego mandatu. Przyszła siedziba instytucji ma powstać za co najmniej 6 lat przy ulicy Racławickiej w Warszawie. W nowym kompleksie ma powstać też Europejska Szkoła dla Dzieci i Pracowników Agencji. Karol Dermoros, Polskie Radio. Czynności w śledztwie w sprawie warszawskiego Marszu Niepodległości powierzone stołecznej policji. Prokuratura Warszawa Śródmieście wszczęła śledztwo na podstawie artykułu 256 kodeksu karnego, który przewiduje do 2 lat więzienia za propagowanie ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści rasowej. Sylwester Marczak z Kochanej Stołecznej Policji mówi, że funkcjonariusze cały czas sprawdzają zebrane dotąd materiały z 11 listopada. Cały czas jest on analizowany przez siedzibę policjantów codziennie. Mówimy tutaj o analizie m.in. policjantów Wydziału Dochodzenia Śledczego, a także policjantów zajmujących się chociażby tym przedsiębiorstwem, a zatem również na stronie internetu, gdzie możemy znaleźć dużo informacji związanych z ewentualnymi naruszeniami przepisów. Obecnie stołeczna policja identyfikuje osoby uwiecznione na nagraniach. Analiza policjantów chociażby dźwięcowych, przekazanie informacji w ramach pomocy prawnej do innych jednostek, dlatego że mamy do czynienia z uczestnikami z całego kraju, stąd m.in. duża liczba policjantów będzie zaangażowana w kontekście weryfikacji, czy dane osoby, których twarze zostały zarejestrowane na nagraniach monitoringu, czy nagraniach policyjnych, czy poprzez inne ustalenia w postaci chociażby zdjęć. Wszystkie osoby, które dopuściły się łamania prawa, będą musiały liczyć się z konsekwencjami. Marsz Niepodległości odbył się 11 listopada w Warszawie. Jego hasło brzmiało „My chcemy Boga”. W wydarzeniu według szacunków policji wzięło udział 60 tysięcy osób, maszerujące oprócz biało-czerwonych lub paski flag oraz emblematów Polski Walczącej, nieśli również transparenty. Na niektórych pojawiły się hasła rasistowskie. Parlament Europejski w rezolucji w sprawie praworządności w Polsce wezwał w Unii polski rząd do potępienia tego marszu. Ukraiński prezydent w trybie pilnym zwołał gabinet wojenny w związku z wydarzeniem w Ługańsku. Miejscowi separatyści walczą tam o władzę. Według informacji ukraińskich władz rosyjskie czołgi przejechały przez niekontrolowaną przez Kijów ukraińsko-rosyjską granicę. Z Kijowa Paweł Puszko. Jak poinformowały służby prasowe ukraińskiego prezydenta, Petro Poroszenko zwołał gabinet wojenny Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z zaostrzeniem sytuacji w części obwodu ługańskiego. Ukraiński prezydent wysłuchał informacji co do aktywizacji sił separatystów oraz przecięcia przez rosyjskie czołgi granicy w rejonie krasnodońskim obwodu ługańskiego. Petro Poroszenko oznajmił, że ukraińskie siły zbrojne gotowe są do wszelkich scenariuszy rozwoju wydarzeń w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ludności cywilnej. W Ługańsku uzbrojone oddziały separatystów zabarykadowały się w budynku MSW tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Są to oddziały wierne Ihorowi Kornetowi, byłemu ministrowi spraw wewnętrznych ługańskich separatystów, który został zdymisjonowany przez przywódcę tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, Ihora Płotnickiego. Według nieoficjalnych medialnych doniesień Kreml poparł w konflikcie zbuntowanego byłego szefa MSW ługańskich bojówkarzy. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. A my wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W nocy na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenie i mgły, gdzieniegdzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i miejscami opady deszczu i burzawki. Na Pogórzu Karpackim deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minus 4 stopni na Suwalszczyźnie w rejonach Pogórskich Karpat przez 0 na przeważającym obszarze do plus 5 miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby na wybrzeżu. Na miejscach porywiste.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Doktor Małgorzata Starczewska, Krzysztof Szek z Konfederacji Klawiata. Dzień dobry. Oczywiście, że tak, zawsze zapominam to dodać, ale gdybyśmy tak, na przykład gdybym chciał wymienić wszystkie jakby zajęcia i to, czym się para Kazimierz Grupa, to chyba byśmy tak z całą audycją musieli poświęcić, ale powiem tylko tak, Kazimierz Grupa, Drawbridge. Drawbridge, kancelaria prawna. Tak jest. No i Marek Zuber, ekonomista. I co tam, panie Marek? Wystarczy. Wystarczy. Dobra. Miło mi, dzień dobry. Dzień dobry. Ale jak? Maturę też zdałem, musiałem powiedzieć. Dobra. Ale nie będę mówił kiedy. Dobrze, a jak? Tak, to już. Ja nie będę pytał o studia, skoro pan tylko o maturę. Starałem się. Okej. Okay. Absolutorium? Nie, no nie jest tak źle, nie jest tak źle. Szanowni państwo, o tym już wspominała Sylwia Zadrożna w serwisie, ale ja pogłębię te informacje i podam więcej szczegółów. Otóż, szanowni państwo, według Głównego Urzędu Statystycznego polski przemysł bije rekordy, rosną inwestycje. Polska gospodarka nie zwalnia tempa, jak informuje GUS. W październiku produkcja przemysłowa była większa o 12,3%, budowlano-montażowa o 20,3% w stosunku do ubiegłego roku. W tym miesiącu o 7,1% wzrosła też sprzedaż detaliczna. Przyspieszyła także dynamika produkcji budowlano-montażowej, która w październiku wyniosła 23, tu powtarzam, tylko rozwijam, wobec 15,5% rok do roku miesiąc wcześniej. Także w tym wypadku pozytywnie działał czynnik sezonowy, choć eliminując jego wpływ, wzrost wyniósł 19,1% rok do roku, wobec 17,9% rok do roku miesiąc wcześniej. Oznacza to utrzymanie wzrostowego trendu inwestycji budowlanych. Wciąż najsilniej rośnie produkcja firm specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej, plus 24,6% rok do roku, odzwierciedlając odbicie inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych oczywiście. Panie redaktorze, tyle pan podał liczb i tyle tych procent, że ja się... Zamordowałem. Ja już dawno... Zamordowałem słuchacza. Mówiłem, czytelnicy. Tak, ja nie wiem, czy tam paru słuchaczy, padło. A panie, może niektórzy notowali. Dobrze, a teraz, szanowni państwo, wracamy do świadomości, bo będziemy słuchali tego, co mądrzy ludzie powiedzą, jak nam to wytłumaczą. O co chodzi? No po prostu że dobrze jest. Bardzo szybko rozwijającą się gospodarkę i to nie jest tajemnicą. Przypomnijmy po raz kolejny, bo tego nigdy za wiele, że są takie trzy i pół, cztery czynniki wzrostu. To jest konsumpcja, eksport, wymiana zagraniczna generalnie i inwestycje. Ciągle mieliśmy kłopot z tymi inwestycjami. Teraz te inwestycje ruszają. Nie jest znowu tak jeszcze fantastycznie, ale ruszają troszkę. I tutaj tak, po pierwsze struktura inwestycji, która jest oczekiwana przez premiera Morawieckiego, to jest 60 prywatnych, 20 z funduszu, 10 unijnych i 10 zagranicznych i to się składało na... No tak, i tu 100%. Tak, miała liczb nie być. Nie, redaktor grupa mi odebrał tutaj, bo ja tu chciałem to wszystko, ja to mam. Wam się na liczbach. Oczywiście, jadę na liczbach od samego rana. Stąd, jeśli przyjęliśmy tę strukturę, i ona jest dobra, ta struktura bardzo, bardzo sympatyczna, no też niestety to 60% trochę za wolno rusza, czyli inwestycje prywatne. I jedno niebezpieczeństwo jest, ponieważ mówił pan też, używając wielu liczb, jak to rusza produkcja budowlano-montażowa. Tak jest. No tutaj tak. Wszyscy budowlańcy, szczególnie ci pracujący w infrastrukturze, boją się powtórki roku 2011-2012, czyli skumulowania inwestycji budowlano-montażowych, dróg, przepustów, mostów, etc., że jeżeli będzie zbyt dużo przetargów, to tak jak wówczas przyjedzie do nas cała Europa budować. W związku z tym rentowność będzie taka, jaka będzie. Pamiętamy, jak tam się wtedy to się skończyło upadkiem kilku bardzo poważnych firm. No obawiam się, że to z trochę innych powodów się skończyło tymi upadkami. Oby, no przyczyn było wiele. Był. Oby tym razem było inaczej. Ale wracam do źródła pana pytania. No po prostu mamy szybko rozwijającą się gospodarkę. No dobrze, to ja jeszcze tylko dodam. I zaraz... Kolejne liczby? Tak, znaczy tylko uzupełnię ten
te dane, które podał Kazimierz Krupa odnośnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, to jeszcze dołożę tylko raz, dwa, trzy, cztery liczby. Na koniec 2017 roku pierwsza liczba. Poziom inwestycji powinien osiągnąć 18%, druga liczba do PKB, a ich wartość wynieść 355, trzecia liczba do 360, czwarta liczba miliardów złotych, ocenił wicepremier Mateusz Morawiecki. Pan premier Morawiecki jest ministrem finansów i ministrem rozwoju, więc myślę, i wicepremierem. Więc myślę, że ma znacznie więcej danych niż te dane, którymi my dysponujemy, a którymi tu pan redaktor z rękawa sypie. Czyli my mamy dużo, ale pan premier ma dużo. To jest streaming, to kaczka na kamerach widać. Mam tutaj, proszę. Jeśli można, do przemysłu. Myślę, że warto powiedzieć tak, rzeczywiście ten wzrost o, jak pan redaktor powiedział, ponad 12% do października zeszłego roku, to jest fantastyczny wynik i chcę powiedzieć też, że byłby on lepszy, gdyby nie górnictwo, ponieważ górnictwo jest jedyną sekcją gospodarki, która w ogóle w całym tym roku, czy nie tylko w tym roku, ma problem, ale w październiku produkcja sprzedana górnictwa była mniejsza niż w październiku ubiegłego roku, już nie będę strzelać liczbami. Natomiast w ciągu 10 miesięcy tego roku, 2017, ona była wyraźnie mniejsza niż w ciągu 10 miesięcy ubiegłego roku, a więc mamy niestety taki sektor gospodarki, który obciąża tę dynamikę. Ona jest bardzo dobra, cieszmy się. Patrząc na to, które sektory, które branże przemysłu przetwórczego, nie przemysłu ogółem, a przemysłu przetwórczego radził sobie w październiku najlepiej, no to ta lista jest naprawdę bardzo długa, bo na 34 sekcje gospodarki 32 osiągnęły wzrost i większość z nich ten wzrost miała dwucyfrowy. No to jest naprawdę świetny wynik. A teraz patrząc na to, które branże miały największą dynamikę, najszybciej rosły w październiku, to są ewidentnie branże eksportowe. Czyli widać, że ta sytuacja poprawiająca się wyraźnie, sytuacja i tak niezła wcześniej, ale poprawiająca się sytuacja u naszych głównych partnerów eksportowych, a tymi głównymi partnerami to są oczywiście kraje unijne, powoduje, że nasze firmy sprzedają nie tylko na polski rynek, ale coraz więcej także sprzedają na rynki zewnętrzne. Największą dynamikę w produkcji sprzedanej wykazała branża maszyn i urządzenia. I to jest, wydaje mi się, rzecz niebywale ważna. Ale też, przepraszam, że mnie są, ale też branża chyba od wielu lat mocno wspierana przez różnego rodzaju dotacje, programy unijne. Od wielu lat, ale jakoś w ostatnim okresie te fundusze nie ruszały, więc nie sądzę, żeby jakieś straszne pieniądze tam trafiały. No to o tym sobie myślę, jeszcze pogadamy. Natomiast dlaczego chcę na to zwrócić uwagę? Dlatego, że jeśli, bo jeszcze nie mamy danych o inwestycjach. Jutro będą GUS opublikuje dane dotyczące przedsiębiorstw średnich i dużych, czyli tych, które zatrudniają 50 pracowników i więcej. Na chwilę panią doktor zatrzymam, bo jesteśmy przy inwestycjach, a ja tylko o inwestycjach chciałam. Ja chciałem właśnie tylko poprzedzić pani wypowiedź. Nie, bo tak jest. Oto wypowiedź wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo chcielibyśmy podnieść stopę inwestycji, ale nie kosztem efektywności tych inwestycji, jak również nie kosztem kolejnego gigantycznego, kierkowskiego długu. Chcemy inwestować szybciej, ale chcemy inwestować mądrze. Stąd nasze zaangażowanie w promocję i innowacyjność. Święte słowa. Oby się sprawdziło. 18% to wcale dużo. No ja podejrzewam, że tutaj premier tak trochę się usprawiedliwia, że to jest tylko 18%, bo 18% no to jedna z liczb, którą pan podał na koniec 2017 roku, że o tyle mają rosnąć inwestycje. To nie jest dużo. Dobrze, to pani... Ja też. Chcę pani doktor, proszę skończyć. Niech Marek chwili tak tu. Dobrze. Panie Marku, bardzo proszę, Marek Zuber, ekonomista. Tak, ostatecznie. Ja mam w ogóle, jeśli chodzi o tę ostatnią wypowiedź, to ja nie wiem tak naprawdę, o których inwestycjach mówi premier Morawiecki, bo jeżeli on mówi o gierkowskim zadłużaniu Polski, to nie mówimy o inwestycjach prywatnych, to mówimy o inwestycjach publicznych i to jest zupełnie inna bajka. Natomiast akurat w tym obszarze, to znaczy w obszarze wykorzystania środków unijnych na inwestycje, to ja mam stosunkowo najmniej jakichś problemów z tym, że czerpiemy jakiś dług po to, żeby dodatkowo te środki unijne wykorzystać.
skorzystać. Z tym mam naprawdę najmniejszy problem. I gdybyśmy tylko się zadłużali przez to, to nie byłoby tak źle, jeszcze pod warunkiem, żeby te inwestycje były sensowne, czyli gdybyśmy budowali coś, co jest faktycznie potrzebne, na przykład rozwijali infrastrukturę w Polsce Wschodniej, na czele z drogami, których wciąż tam nie skończyliśmy. No gorzej, że tu też obiektywnie trzeba powiedzieć, w poprzednich latach, w sensie nie dwóch, tylko w tym dłuższym okresie czasu, jadąc przez Polskę, widzimy bardzo wiele inwestycji wspieranych, także długiem, może bardziej samorządowym niż wynikającym z zadłużenia budżetu centralnego, ale jednak bezsensownych, albo w każdym razie takich, które trudno uzasadnić, a szczególnie trudno uzasadnić, biorąc pod uwagę ich koszt. Więc jeśli mówimy o inwestycjach prywatnych, to nie bardzo rozumiem tę wypowiedź, prawdę mówiąc, bo powinniśmy je wspierać maksymalnie, jak się da, oczywiście najlepiej, żeby to były inwestycje związane z wyraźnym poprawem produktywności. Jak nie, to będziemy, to te firmy będą miały za chwilę problem z kosztami pracy, a w zasadzie już mają problem z kosztami pracy, ale nie zmienia to faktu, że w tym sensie naprawdę zdecydowała większość inwestycji jest sensownych. Zupełnie inaczej, jeśli chodzi o inwestycje publiczne, tymczasem, że tak między nami mówiąc, musimy być uczciwi, ostatnie dwa lata to jest raczej zwiększenie ingerencji państwa w realną gospodarkę, także pod kątem nacjonalizacji różnego rodzaju firm. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Co do produkcji, oczywiście mamy bardzo dobre wyniki, ale warto też wspomnieć, to jest też inna baza, to trudno tak jednoznacznie porównywać, że myśmy już mieli wzrosty produkcji sprzedanej przemysłu na poziomie i ponad 30%. I to wcale nie tak dawno, bo gdzieś w okolicach 2005-2006 roku, ale baza była inna, bo PKB było dużo niższe, ale 2010 rok też dobijaliśmy do 20%, jeśli chodzi o wzrost produkcji, to był ten pierwszy impuls, 18,8% to był ten pierwszy impuls wzrostowy po 2009 roku, czyli po tym załamaniu, więc oczywiście też nadzwyczajna sytuacja wynikająca z tego, że najpierw się załamało, a potem się zaczęło poprawiać, więc wszystko to biorąc do kupy, rzeczywiście trzeba się cieszyć i tyle. Właśnie tych czynników, bo to jest chyba dość istotne, oczywiście koniunktura, warto też wspomnieć o tym, że strefa euro, bo to był główny problem tak naprawdę w Unii Europejskiej, strefa euro zaczęła wreszcie, jak wiemy, w zeszłym roku przyspieszać i w trzecim kwartale mamy znowu kolejne 0,2 punktu wyżej niż w poprzednim kwartale, czyli 2,4% wzrostu i to faktycznie nam pomaga. Ja w zasadzie, jeżeli trochę czasem musimy być tymi, którzy szukają dziury w całym, no to jedyne pytanie, które trzeba sobie zadać, to jest to pytanie, które ja sobie zadaję mniej więcej od 2 lat, patrząc na wykresy głównie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście także obserwując inne gospodarki na świecie. Kiedy będziemy mieli problem na tym świecie? Bo czekam na recesję. Ja nie wiem, czy to będzie recesja, bo to może być coś większego. Klasycznie to są dwie. Nie, właśnie. Pewnie coś mniejszego. Wyhamowanie. Właśnie ja się nie spodziewam jakiegoś walnięcia na świecie. Mieliśmy ostatnio taki artykuł w The Economist, mieliśmy w jednej z amerykańskich gazet artykuł dotyczący panik spekulacyjnych na świecie, ale te artykuły są dla mnie za słabe, znaczy mało wiarygodne. Ja nie widzę podstaw do tego, żebyśmy mieli dzisiaj problem z pęknięciem kilku panik spekulacyjnych. Ja też czytam w amerykańskiej prasie, że to, co nadejdzie, to będzie totalna armagedon, że nie przyjmuje się takiego okresu. Właśnie tutaj zdania są bardzo, bardzo podzielone. Tutaj zdania są bardzo podzielone i są mamy też paru ekonomistów, którzy mają dokładnie odwrotne tezy, to znaczy absolutnie nie spodziewamy się armagedonu, natomiast spodziewamy się wyhamowania po prostu dlatego, że patrząc na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, najlepiej robić to na takich danych kwartalnych, czyli PKB, ale kwartalne, nie roczne, no to widać wyraźnie, że te okresy wzrostu gospodarki, czyli wzrostu tych kwartalnych PKB mają co najwyżej 8-9 lat. My jesteśmy w 8 roku Hossy w Stanach i teraz co najwyżej. No i teraz pytanie, czy to się stanie w przyszłym roku, czy to się stanie w roku 2019, jak to będzie wpływało na świat. Warto też wspomnieć o tym, że ci, którzy mają nadzieję, że ten okres się przedłuży, mówią oczywiście o rewolucji łupkowej, mówią o tym, że amerykańska gospodarka ma dzisiaj najtańszą energię na świecie, amerykański przemysł przede wszystkim. I to jest element, który może trochę pociągnąć tę lepszą sytuację, ale z całą pewnością to jest coś, co musimy brać pod uwagę także, patrząc na nasze finanse, bo one i na naszą gospodarkę, bo one mogą wpłynąć na nas. I tyle. Natomiast oczywiście cieszę się z tego, co mamy dzisiaj. Bardzo dobre informacje, bardzo dobre dane. Tutaj nie ma o czym dyskutować. A jak pan tak mówił, to doktor Małgorzata, starczyzna Krzysztofa, tak trochę w pewnym momencie kręciła głową. No bo tu było wiele wątków. Mogę jeszcze chciałabym skończyć tą informacją o fantastycznych wynikach, fantastycznych wzrostach w branży produkującej maszyny i urządzenia, dlatego że, tak jak powiedziałam, no, nie mamy jeszcze danych o inwestycjach przedsiębiorstw, jutro je poznamy, Główny Urząd Statystyczny je opublikuje. Natomiast to, że prawie o
podwyżki ponad 23%, jeśli dobrze pamiętam, w październiku ta branża zwiększyła swoją produkcję sprzedaną. To oznacza nie tylko, to jest branża na pewno eksportowa ewidentnie, bo większość tak powiem, tego tortu eksportowego to są maszyny i urządzenia, ale taka skala wzrostu oznacza także, że ruszyły także zakupy na polskim rynku, bo nie wyobrażam sobie, żeby to był tylko i wyłącznie eksport. No, ale oczywiście zweryfikujemy to jutro. Jeśli mam rację, jeśli rzeczywiście firmy zaczęły kupować znacznie większą skalę maszyn i urządzenia, to po prostu jest fantastyczna informacja. Ja nawet czekam już, jak dobrze liczę, 7. kwartał. Ale to znaczy, jeszcze wejdę ci słowo, to znaczy, że prawdopodobnie, jeśli to jest rzeczywiście prawda, musimy poczekać na te dane, w 4. kwartale rzeczywiście mamy szansę przekroczyć albo zbliżyć się naprawdę blisko do 5% wzrostu PKB. I to byłoby rzeczywiście wydarzenie, bo tego nie spodziewaliśmy się. Nie do końca jest właśnie. Myślę, że teraz do tych, jeśli pan rektor pozwoli, państwo pozwolicie, do tych inwestycji. Bo chciała i do zapowiedzi pana premiera, że to będzie 355-360 miliardów. Złotych. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że w 2015 roku, czyli 2 lata temu, inwestycje łącznie, nominalnie, to było 361. Ale to oznacza, że w tym roku nie osiągniemy jeszcze tego poziomu, który mieliśmy w 2015 roku. I to, co tu koledzy mówili, zwracają uwagę na to, że 18% wartość inwestycji w relacji do PKB to jest mało, to jest absolutna prawda. My powinniśmy mieć 20 parę procent. Dobrze. Kazimierz Krupa, Marek Zuber, dr Małgorzata Sterczewska, Krzysztofek, to są nasi goście dzisiaj i państwa goście. Bardzo sforni i bardzo rzeczowi, merytoryczni, jak zawsze, panie Marku. Wzrosła liczba frankowiczów zadowolonych ze swojego kredytu. Spadło zainteresowanie śledzeniem dyskusji dotyczącej rozwiązania sprawy kredytów frankowych i zmalało oczekiwanie wobec konkretów, że podejmą działania mające pomóc w spłacie zobowiązania. Równocześnie liczba 80% złotówkowiczów uważa pomoc frankowiczom za niesprawiedliwą. Wynika z badań przeprowadzonych przez Kantor Pawlik na zlecenie Instytutu Wielkopolskiego. No, panie Wojtku, najpierw odnosząc się do tego, co pan na końcu powiedział, tak, niewielszy odsetek był wtedy, kiedy mieliśmy apogeum tej wojny związanej z frankami. Większość Polaków zawsze uważała, że pomoc frankowiczom jest nieuczciwa w stosunku do tych, którzy biorą. Tak, jest niesprawiedliwa, więc tu się niewiele zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, to której pan zaczął, czyli to, że mniej w tej chwili jest burzy wokół franków, oczywiście związane jest to z tym, że franki dostaną z Europy. Natomiast konkret polega na tym, że akurat kilka dni temu przeliczałem swojej znajomej taki kredyt frankowy, to zresztą akurat jest ten kredyt, który mi się w ogóle nie podoba i tak między nami mówiąc, jak pan pewnie wie, ja w tym sporze tak byłem dość spokojny, to znaczy starałem się brać pod uwagę także racje systemu bankowego i obciążenia tego systemu i także to, że wiele osób, które brały kredyt w frankach, choć część moich znajomych doskonale sobie zdawała sprawę z ryzyka kursowego. Ale była część kredytów, które mnie rzeczywiście, użyję tutaj kolokwialnego sformułowania, nieprawdopodobnie wkurzały. To były kredyty, które de facto były udzielone w złotych, a potem były spłacane we frankach z kompletnym idiotyzmem, żeby tego typu ofertę klientom dawać, o tym mówiłem również wtedy. To nie to, że ja teraz jestem taki mądry, ja wtedy mówiłem, jeśli ktoś rozumie ryzyko kursowe, niech bierze kredyt we frankach, ale bez sensu jest brać kredyt w złotych, który jest tylko denominowany w tych frankach. Ale zmierzając do celu, przeliczyłem ten kredyt, to było 160 tysięcy złotych wzięty w 2008 roku, tak, ale jeszcze przed kryzysem, zresztą to nie ma akurat większe znaczenie o tyle, że frank potem oczywiście podrożył bardzo szybko i okazuje się, że biorąc pod uwagę te płatności, które ta pani dokonywała do dzisiaj, jednak płatności w kredycie we frankach prawie cały czas w tym okresie, to było raptem kilka miesięcy wtedy, kiedy mieliśmy to apogeum kursu franka w stosunku do złotego, czyli był bardzo drogi. Jedynie wtedy te płatności były wyższe niż gdyby wzięła kredyt w złotych. Tak. Przez zdecydowanie większą część tego okresu płatności w złotych były mniejsze niż, były większe niż płatności we frankach z uwagi na oczywiście stopy procentowe, bo nie ma co ukrywać, że w tym przypadku akurat konkretnym ten bank zastosował denominację, ale obniżył również oprocentowanie, tak jakby to było w Libowie. Stopy procentowe. Tak jest, to znaczy teoretycznie, bo w jaki sposób ci ludzie byli myleni? Jeżeli kredyt jest we frankach, to ma niższe oprocentowanie. Tak. Jeśli kredyt jest w złotych, ma wyższe. To był kredyt w złotych, spłacany we frankach, ale z obniżeniem oprocentowania. Okay. Dlaczego?
bo te różnice w oprocentowaniu można było pokryć z bardzo szerokiego spreadu, czyli z różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży walut. Na tym banki dużo zarabiały i część tego zysku przeznaczały na pokrycie tej różnicy, moim zdaniem, żeby jednak zmylić klientów. Głównie o to chodziło. Może oczywiście również były bardziej etyczne pomysły, czyli chciały, żeby było taniej. Ale akurat ten bank, więc pewnie już będziecie wiedzieli, o którym banku mówię, wymyślił sobie w głowie jeszcze coś takiego, że gdyby ta różnica była za duża, to ma prawo zmienić oprocentowanie. Zarząd banku ma prawo zmienić oprocentowanie. Jak wiemy, mamy spór sądowy, który do dzisiaj ostatecznie się nie rozstrzygnął w tej kwestii. Ale do czego zmierzam? Bo już tak strasznie długo mówię. Zmierzam do tego, że jak podliczyłem wszystkie te płatności, to gdyby dzisiaj ta kobieta 160 tysięcy złotych, przypominam, zaciągnięte w roku 2008, spłaciła swój kredyt po dzisiejszym kursie franka, tak, zgodnie z tą umową, którą podpisała, to na całym tym rozwiązaniu w stosunku do kredytu złotowego straciłaby 2000 zł. Okay. I myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego się uspokoiło. Okay. Uspokoiło się dlatego, że mamy dzisiaj zupełnie inną sytuację, niż mieliśmy jeszcze na przykład 2 lata temu. Jeśli chodzi o franki. Jeśli chodzi o franki, oczywiście, ale jeszcze jedno zdanie. Nikt nie powiedział, niestety, na tym polega rynek walutowy. Mówi tutaj stary spekulant walutowy, czyli ja. Nie wiemy, co będzie za 2 lata. No i jak też z innym spekulantem walutowym rozmawiałem, to jednak tendencja, jeśli chodzi o wykres franka w latach, pokazuje, że on rzeczywiście bardzo mocno wygląda to jak trochę jak taki elektrokardiogram. Jak, ale pan Wojtku, wystarczy, żeby się coś stało tak, ale jednak tendencja jest cały czas rosnąca. On generalnie idzie do góry. Wygląda, żeby się coś stało, wystarczy, żeby się coś stało na Półwyspie Koreańskim. I to jest już mamy ładne kilka dziesiąt rezerwa. To jest niebezpieczne, żeby coś się wydarzyło. Włączył się Kazimierz Kopa w międzyczasie. Tak, tylko że ja też odniosę się do tego... Zawsze, od samego początku, więc mam z tym, nie mam z tym żadnego kłopotu, byłem przeciwko jakiejkolwiek instytucjonalnej pomocy frankowiczom, o którą tak bardzo głośno wołali. Co innego są spready. Spready to było zwyczajne oszustwo bankowe i powinno to są do spready klauzula pozewna, które wykrył Łokik. Klauzula, jaka ciekawostka, wiecie, jaki był największy spread stosowany przez jeden z banków i to już było po kryzysie 2010-2011 rok. Najszerszy spread to akurat dotyczyło euro, nie franka. Wiecie, ile wynosił? 47 groszy. No więc właśnie, czyli to jest około 47 groszy. Oczywiście mówią zwarcie w tabeli, czyli nie jest ponad 10%. To akurat nie było na franku, tylko na euro, ale to i tak było ponad 10%. No to i tak było ponad 10%. Frank zarabiał przy samym przewątkowaniu kasią kredytu 5%, połowę tego. W stosunku do... To jest właśnie procent na wejściu. To, że ktoś nie czyta umowy, no większość ludzi naprawdę zupełnie świadomie brała te... Oj, świadomie, świadomie. No nie chcę już, nie chcę rozpoczynać dyskusji na temat edukacji ekonomicznej Polaków. Po prostu świadomie, czy nieświadomie, to jest naprawdę... Ja temat, ale Kasiu, ale powiedz mi, gdzie wtedy był KNF, gdzie wtedy był Głoki, który dzisiaj zajmuje się tym? Aha, to pana zaskoczy, panie Marku. To jest tylko kwestia, bo ty mówisz tylko o ludziach, gdzie nie wiedzieli. Oczywiście. KNF w 2007 roku, jeśli dobrze pamiętam, i w 2008, i w 2006 pisał raporty, ja te raporty czytałem, w których znajdowały się estymacje, które pokazywały, naprawdę pokazywały to, co się później wydarzyło. Naprawdę. No tak, to panie, prognozy. Panie Wojtku, to nie były prognozy. Nie, panie Wojtku, to nie były prognozy. To były scenariusze. To były scenariusze. Okay, wiedzieli, dobra, co się stanie. Ale ja już abstrahuję od zmiany kursu, bo tu się z Kaziem zgadzam. Ja, i wie pan, jeżeli moja koleżanka, która była dealerem walutowym w innym banku wtedy, kiedy ja byłem dealerem walutowym, ja ją widzę w telewizji, i mówi, że ona nie wiedziała, co to jest ryzyko kursowe, to bardzo przepraszam, ale mnie już nie chodzi o to. Mnie chodzi o to, że wtedy, kiedy banki zaczęły stosować spryty na poziomie... Ja została zwolniona z pracy. Została. Mnie nie chodzi, słuchajcie, o to, w którym banku to firmy teraz jest prywatnej, ale nie chodzi mi o to, nie chodzi mi o ryzyko kursowe, bo ja tu się z tobą zgadzam w tym sensie, że ja na przykład nie rozumiem, dlaczego ja dzisiaj, ja, człowiek, który wie, co to jest ryzyko kursowe, nie mogę wziąć kredytu we frankach. Prawda? Mogę takie pytanie zadać również. Mnie chodzi o to, że jeżeli zaczęły się rozjeżdżać te spredy, zresztą ten bank zastosował piękny numer, zero prowizji, marża poniżej 1%, 47 groszy spreadu, to było jeszcze przed słynną ustawą, którą promował premier Pawlak. Dlaczego wtedy instytucje nadzoru przynajmniej nie sygnalizowały tego? Uważaj, masz szeroki spread. Więc jeśli ty mówisz, że kompletnie jesteś przeciwko jakiejś ingerencji, no to wiesz, państwo także jest od tego, żeby tych mniej
zorientowanych w tej tematyce przynajmniej informować o tym, aby była ta informacja. Tak, Kasiu, nie było tej informacji. Proszę, panowie, ja tu nie jestem taki... Panowie, dajmy dojść do głosu kobiecie, pani dr Małgorzata Staczewska-Krzysztofiek. Bardzo proszę. Ta informacja bardzo wyraźnie mówię nie o tym, o czym panowie teraz dyskutowali w szczegółach, tylko generalnie informacji, że zainteresowanie tym, aby pomagać, zainteresowanie frankowiczów, żeby im pomagać, zmalało. A oprócz tego utrzymuje się na wysokim poziomie niechęć do frankowiczów, którzy chcieliby tej pomocy. Wskazywał pan na to 80% w badaniach. Ale proszę państwa, kredyty frankowe to były kredyty brane na nieruchomości, na mieszkania. To są kredyty brane na wiele, wiele lat. I gwałtowne ruchy to jest tak troszkę też jak na giełdzie, tak? W momencie, kiedy inwestujemy w nieruchomości, to inwestujemy na długie, długie lata. Bierzemy kredyt po to, żeby tę inwestycję zrealizować na długie, długie lata. I w momencie, kiedy podejmujemy taką decyzję, że weźmiemy kredyt bardzo duży, wielokrotnie przekraczający zdolność do szybkiej spłaty, naszej szybkiej spłaty tego kredytu, jeśli by taka sytuacja wystąpiła i taka konieczność by była, to po prostu musimy, nie mając wiedzy, tym bardziej musimy docenić, jakie ryzyka wiążą się z braniem tego kredytu. Ja myślę, że to nie jest koniec oczywiście, dlatego że waluty mają to do siebie, że ich kursy się zmieniają, fluktuują, więc oczywiście nie wiemy. Dzisiaj jest 3,63 frank do złotego, ale jutro może być, jutro w słowie, tak? Może być mniej, może być więcej, więc proszę, wydaje mi się, że to jest doskonały moment. To jest doskonały moment na to, żeby się zastanowić. Ja myślę, że ci, którzy mają kredyty frankowe w tym okresie, w którym w styczniu 2015 roku tak niebywale tąpnęło i ich, okazało się, że ich zobowiązania wobec banków czy kapitał, który są winni bankom, gwałtownie z dnia na dzień dramatycznie wzrósł. I myślę, że oni się bardzo mocno wyedukowali w tym czasie. I może warto, żeby pomyśleli, jak się dalej zachować, jak się dalej, czy zostać dalej z kredytem we frankach, czy zmienić, przewalutować ten kredyt, czy jeśli jest taka możliwość, zabiegać o to, żeby większą część, niż wynika to z normalnych lat, spłacić. Opcji jest bardzo wiele, ale trzeba to bardzo, bardzo dobrze i mądrze przemyśleć. To naprawdę była bardzo głęboka i bardzo kosztowna lekcja tego, czym jest rynek walutowy, czym są kredyty w stosunku do naszej zdolności spłacania tych zobowiązań. I myślę, że warto wyciągnąć naprawdę wnioski z tej bardzo głębokiej, poważnej, kosztownej lekcji. Tylko gdzie jest problem? Problem polegał na tym, i tu naprawdę musimy się z tym zgodzić, że banki też dość nerwowo podeszły do kwestii na przykład odjeżdżającej różnicy między wartością kredytu a wartością nieruchomości, bo jeszcze jedna rzecz się wydarzyła, która spowodowała, że jest mniej nerwowo dzisiaj na rynku. Mamy wzrost cen nieruchomości. Na szczęście z punktu widzenia tworzenia bagaży nie bardzo duży, ale mamy, więc nie są spokojniejsze dzisiaj, jeśli chodzi o zabezpieczenie. To podejście do też tylko że informacje dotyczące płacić, można zabezpieczyć, to też nie było fajne. A ja tylko od siebie dodam, przepraszam panie Marku, że wejdę w słowo. Już pamiętam taką sytuację, jak była ta taka bardzo duża, nakręcona koniunktura na kredyty i one wszyscy brali. To rozmawiałem, nie powiem z którym, jeszcze z jednym z prezesów banków, nie powiem którego, który powiedział: my tu wszystko uruchomiliśmy, trwa akcja kredytowa, ale panie Wojtku, równolegle, tak jak rozbudowujemy działy sprzedaży kredytów hipotecznych, równolegle na tą samą skalę rozbudowujemy dział intygracji. I dzisiaj rozmawiam z kolei i obiecuję, że go tu wprowadzę do studia z jednym z szefów dużej firmy windykacyjnej, a on mi dzisiaj mówi tak: panie Wojtku, nie ma gorszego kredytu, długu do zwindykowania niż taki, który jest zabezpieczony nieruchomością w Polsce. To jest wszystko sprawa. To jest dramat. Tego się po prostu nie da zwindykować. I opowiada mi historię sprawy windykacji kredytu zabezpieczonego kilkoma nieruchomościami, która już trwa chyba od 8 lat. Ale jeszcze, panie Wojtku, jeśli to dotyczy nieruchomości komercyjnej, to też jest nauczka. To jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia, ale trwa. To też nie jest... Ja to obserwuję choćby przy okazji emisji obligacji, które zabezpieczone są na hipotekach, i ludziom się wydają, nie, jak to jest na hipotece, to jest bezpiecznie.
5 lat może potrwać odzyskanie pieniędzy, czyli zwolnienie tej hipoteki. Ale jeśli to jest mieszkanie, to jest rzeczywiście jeszcze gorzej. Ale ja bym wspomniał o mieszkaniu. Mówię oczywiście, to jest naprawdę potem. Natomiast ja na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę tym, którzy nas słuchają. Jeśli Państwo macie kredyt we frankach, naprawdę przeliczcie sobie, zróbcie sobie taką analizę dotyczącą tego, ile zapłacilibyście właśnie dzisiaj, właśnie wtedy, kiedy mamy 3,63 kurs franka. Ile tak naprawdę zapłaciliście dotychczas za tego franka? Ile macie jeszcze za ten kredyt? Ile macie do spłacenia? Przy złotych. Przy tym kursie mówicie to, porównajcie do sytuacji, kiedy wzięlibyście kredyt w złotych. Weźcie także pod uwagę to, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, to jest takie piękne określenie, w przyszłym roku zacznie się podwyżki stóp procentowe, w złotych się zaczną, w związku z tym kredyty i może troszeczkę was to uspokoi, a jeśli ktoś ma taką możliwość, bo oczywiście to wymaga dysponowania środkami, jeśli ktoś ma taką możliwość, to jest właśnie teraz dobry moment, żeby dostępować, tak jest, albo spłacić cały kredyt, albo część tego kredytu. I jeszcze jedna rzecz, jeśli dzisiaj państwo... Jeśli frank spadnie... Najgorsze, że się wszystko nakrywa, to parku to będzie można... A skończyliśmy rozdajmy, proszę, mówmy tylko... Wchodzicie w buty spekulanta w tej chwili. A jak frank spadnie? W tej chwili w większości przypadków, jeśli porównamy te kredyty, tak jak Państwu powiedziałem przed chwilą, to jesteśmy mniej więcej na zero, jeśli chodzi o kredyt w złotych i kredyt we frankach. Jeżeli ktoś nie jest spekulantem, nie ma duszy spekulanta, stresuje się albo po prostu się boi tego, że za chwilę znowu będzie źle, to jest moment, żeby przemyśleć ewentualną skrytykowanie. To jeszcze jedna rzecz. Jeśli dzisiaj zamienilibyśmy to na kredyt złoty, to nasze miesięczne płatności są dużo wyższe. Też warto na to zwrócić uwagę. Ale ta perspektywa, o której powiedziałeś, tak? Na pewno będą rosły stopy procentowe w związku ze złotych, w związku z tym. Chociaż jest jeden członek Rady Polityki Pieniężnej, który mówi, że powinniśmy obniżyć stopy, wierzę to doskonale. Dobrze, ale szanowni Państwo, przemyślcie to dobrze, to co powiedział Pan Marek Zuber, przetrawcie to, możecie sobie, będziecie mogli sobie otworzyć audycję i jeszcze raz posłuchać, bo ona będzie na stronie internetowej Polskiego Radia 24, a ja tymczasem przeczytam kolejny fragment na temat tematu, który chciałbym z Państwem odmówić już na sam koniec audycji. A ten temat pojawił się już w serwisie w skrócie informacji dnia i pięknie go przedstawił Aleksander Kozera, a ja do niego wrócę. 1000 sterowanych pocisków Warmate trafi do końca 2018 roku do polskiej armii. Pocisk wygląda jak dron, a jest maszyną przenoszącą pocisk. Szef MON Antoni Macierewicz podpisał umowę z polską firmą UFB Electronics na dostarczenie tej broni dla Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Specjalnych. I tu tak naprawdę dla mnie najważniejszą informacją, jeszcze tylko dodam, cena zakupu jest objęta tajemnicą, ale wiadomo, że za 1000 takich maszyn MON zapłaci ponad 100 milionów złotych. Właśnie tajemnica w Polsce. Taka tajemnica, tak. Natomiast dla mnie tu kluczową informacją jest informacja o firmie WB Electronics, tak naprawdę. Dokładnie. No, można powiedzieć nareszcie, jak to małe dziecko, które zostało na podwórku czekoladek. Tak jest. Musiał rozczęstować trochę i na końcu wreszcie usiadł i miał dla siebie czekoladkę. No, ja z uwagą obserwuję, jak minister Macierewicz rozbudowuje wojsko terytorialne. Tylko że współczesny teatr wojny, jak to się mówi, to nie jest żołnierz, który tam rzuca czymś tam, tylko jednak urządzenia i skomplikowane technologie, nowoczesne technologie. To, że teatr wojny, jeszcze raz, bo to bardzo mi się podoba to określenie, należy właśnie do dronów, to już wiemy z praktyki, a powiedział mi to bardzo obrazowo jeden właśnie z twórców tych dronów, zresztą z WB Electronics zaangażowany, mówi, zobacz, żeby unieruchomić samolot, nawet te amerykańskie super maszyny, to wystarczy na pasie startowym rozsypać dwa worki cementu albo dwa worki piachu. One oczywiście do czego zupełnie innego służą, więc to można zabezpieczyć. A dron wyląduje wszędzie, gdzie chcesz. No i zresztą te wojny, które się toczą, no pokazują nam zastosowanie dronów. Więc ja się bardzo cieszę, że wreszcie w ogóle elektronik, które musiało sprzedawać te drony. Tak naprawdę legenda przemysłu zbrojeniowego na całym świecie, ale nie w Polsce. To powiedzmy jedno zdanie. No wreszcie też mu się znalazło, w co się my naprawdę się staramy, szczególnie w tym gronie, jak jesteśmy dzisiaj, być obiektywni w ocenie tego, co się dzieje. Jesteśmy, staramy się... wierzę, że jesteśmy, Ogosiu, okej.
Ale właśnie patrząc na WB Electronics, no to nie była firma, która rzeczywiście należy do istotnych, może nie największych jeszcze na świecie, ale istotnych producentów radiostacji, właśnie sprzętu służącego łączności i od pewnego czasu również dronów. Firma, która sprzedaje te urządzenia na świecie, ma z tym zresztą potworny problem, bo akurat też nam parę osób, szczególnie jedną, która dzisiaj tam pracuje na jednym z wyższych stanowisk. Jeśli oni gdzieś uderzają, to znowu gdzieś na świecie próbują coś sprzedać, to pierwsze pytanie, bo zazwyczaj oczywiście są to kontrakty rządowe, to pierwsze pytanie, które przedstawiciele WB Electronics dostawali, no dobrze, ale wy nie sprzedajecie tych urządzeń u siebie w Polsce. Dlaczego? Dlaczego przez lata polskie Ministerstwo Obrony nie chciało kupować urządzeń WB Electronics? To jest pierwsze pytanie, które się nasuwa na... I tu nie chodzi tylko o drony, bo mieli bardzo świetny system komunikacji. Oczywiście, sprzęt łączności, dlatego... No, smutne to było. Ja obserwuję tę firmę też od paru lat, było to smutne. Mam nadzieję, że coś się teraz stało. Pewnie stało się także dlatego, bo warto o tym przypomnieć, że tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu, ten czas już tak leci, Polski Fundusz Rozwoju nabył 24% akcji WB Electronics, więc pewnie też teraz jest łatwiej te relacje jakieś nawiązać. Chociaż ja akurat jako przedstawiciel wolnego rynku, wierzący w to, że prywatna własność rozwija się efektywniej niż państwowa, pewnie... Ja przepraszam, że widzę, pamiętam taką sytuację sprzed 3 lat, zdaje się, mogę się mylić, może to były 4 lata, kiedy Amerykanie w całości chcieli kupić WB Electronics. W całości chcieli kupić 100%.